Siemano, cześć i czołem. Dzisiaj pokażę Wam pierwszego lifehacka, albo takie może bardziej usprawnienie dotyczące maszyny typu piła włosowa z firmy Proxon i jest to model DSH. Jeżeli mamy takie maszyny, największym problemem w tej maszynie tutaj jest po pierwsze słaby odciąg. Nawet przy mocnym odkurzaczu nie za bardzo tutaj da się cokolwiek zrobić. Jeszcze do tego nie dotarłem przynajmniej, ale tutaj jak już widzicie, mam tutaj zrobiony swój pierwszy lifehack. Fabrycznie dostajemy taką rurkę. No i teraz tak, patrzycie z pozycji operatora i ta rurka tutaj, ona nam dmucha w którą stronę? Bezpośrednio nam na twarz. Co za tym idzie, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami zapylonych płuc. Trzeba stosować maski, maseczki bądź inne sposoby, żeby po prostu się nie zapylić takim pyłem właśnie na. O. Wyobraźcie sobie, że teraz to fruwa w powietrzu i ile tego ja mam po prostu w płucach. Do tej pory stosowałem maskę z pochłaniaczami, ale to nie jest rozwiązanie, bo ta maska też troszkę przeszkadza, zwłaszcza jeżeli mamy jeszcze lupę na głowie. Dobra, przechodząc do sedna sprawy. Co musimy zrobić? Trzeba się udać do sklepu motoryzacyjnego. Trzeba sobie zakupić taką rurkę, dobierając mniej więcej średnicą do tej rurki. Ja ze względu na to, że mam dostęp do rurek, to jest akurat nie jakaś rurka grzewcza, czy nie wiem dokładnie z czego. W każdym bądź razie pozyskałem to od gościa, który zajmuje się naprawami klimatyzacji stacjonarnych w domach, biurach i innych ośrodkach, takich budynkach i tych innych. No i tutaj dał mi kilka takich kawałków rurki. Jest to rurka miedziana. Pamiętajcie, rurkę, najlepiej rurkę miedzianą. Dlaczego? Ze względu na to, że rurkę miedzianą możecie sobie wygiąć. Teoretycznie, gdybym tą rurkę wygiął tylko w taki sposób, o, tak, żeby była tak zagięta tylko raz, niby by wystarczyło, z tym, że później kręcenie tą rurką, no nie do końca mi się to podoba i wpadłem na taki genialny pomysł. Wykorzystałem tak zwaną rurkę kompensacyjną. To się wykorzystuje w gazie, w instalacji gazowej do samochodu, żeby zrobić bulbulator hydroświropneumatyczny. Ale teraz, żeby taką rurkę, ja sobie to tak wygiąłem, pozwala mi to na tutaj na rozszerzenie tej, można powiedzieć, jednego zwoju spirali, na rozszerzenie, żeby sobie precyzyjnie ustawić. I zauważcie, że dyszę odwróciłem w drugą stronę. Ja Wam teraz pokażę. Mam nadzieję, że to się uda z jednej ręki. Odpinam przewód gumowy i załączę maszynę i pokażę Wam, w jaki sposób, jak szybko zbiera się pył na materiale. No i właśnie mamy tutaj troszkę pyłu. Ten pył ogólnie rzecz biórąc przeszkadza nam w prowadzeniu po linii, po szablonie brzeszczotu. Co powoduje, non-stop albo dmuchamy, albo kombinujemy i nie widzimy, i później nam wychodzą takie różne buble. Ta rurka, która była ustawiona w taki sposób, ona nam dmuchała bezpośrednio, teraz by mi dmuchała bezpośrednio w telefon. Jeżeli sobie ją gdzieś tak ustawię, no to ona mi dmucha cały czas w telefon, w twarz, co jest bardzo niepożądane. A teraz zapnę tą rurkę, którą zrobiłem, zapinam ją tutaj do, żeby nie było, jest zapięte. Tu mamy wszystko zrobione. Moja pętla kompensacyjna uruchomiona.
następuje włączenie maszyny. Rurkę mam ustawioną w taki sposób. Chwila. O. Teraz kamerę mam ustawioną na wysokości mojego wzroku. Ja bezpośrednio patrzę na brzeszczot oraz na linię. I dlatego mam ją tak troszkę bardziej z prawej strony, ze względu właśnie na to, żeby dokładnie widzieć, co tnę. Bo jeżeli sobie ustawię tą rurkę bezpośrednio nad, to nie będę widział. Tutaj swobodnie można sobie tym regulować góra-dół. O! Jeżeli przykładowo tutaj się okaże, że ten zwój mam za daleko, no to w tym momencie ja sobie go mogę tu spokojnie na śrubie cofnąć, na tym uchwycie cofnąć i będzie wszystko cacy. A teraz Wam pokażę, w jaki sposób, że tak powiem, wiatr wylatujący, powietrze wylatujące z tej rurki będzie mi wypychało wszystko w tą stronę materiał i z jakim skutkiem. Powinien jeszcze ten pył, który tutaj jest, powinien też odepchnąć do tyłu maszyny. O. Jeszcze nic nie zrobiłem, a widzieliście, że pył już uciekł, więc załączam jeszcze raz. Odsuniemy materiał. Takim sposobem na materiale nie mam ani grama pyłu i mogę spokojnie sobie wycinać. Następną modyfikacją, którą będę chciał zrobić, bo tak na dobrą sprawę, to powiem Wam tak. Tutaj ten odciąg to jest tak, no szczerze mówiąc, do bani. Dlaczego? Bo ten odciąg tutaj wychodzi. Tu jest taka wąska szczelinka. I on ma za zadanie zaciągnięcie całego pyłu z nad stołu, co jest według mnie kompletną bzdurą. I to się tutaj tak na dobrą sprawę to do niczego nie nadaje. I następną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to usytuowanie w całkiem innym miejscu, nie tracąc gwarancji, nie ingerując w konstrukcję maszyny, będę chciał zrobić jakiś odciąg, który będzie gdzieś tutaj w pobliżu, będzie mi odsysał calutki materiał, jednocześnie nie będzie mi przy dłuższych elementach, nie będzie mi tutaj gdzieś przeszkadzał, ale to dopiero za jakiś czas, bo po prostu muszę to wymyśleć. Dobra, to w zasadzie byłoby tyle. Pozdrawiam was wszystkich bardzo miło i serdecznie. Olo76 z tej strony. Nara, do zobaczenia, bez pitolenia, ciao!